wywiad z Kinem Orką po pierwszej części sezonu 2023-2024. Troszeczkę mniej oficjalnie, bo jesteśmy w szatni, to jest Kalisz pierwszej drużyny. No i panie trenerze, czego pan się spodziewał przychodzą do Kalisza? No tego, że będzie na pewno dużo pracy. Z klubu. Wielu zawodników wartościowych odchodzi i to, że będziemy musieli szybko znaleźć następców. Wiadomo, że oczekiwania zarówno moje, jak i tutaj wszystkich Kaliszy są dosyć wysokie. Poprzedni sezon na pewno rozbudził nadzieję, więc musieliśmy zrobić szybko wszystko, żeby te apetyty zaspokoić. No i myślę, że właśnie drugie pytanie, jaka się okazała rzeczywistość, bo to czegoś pan spodziewał, to pewnie jedno, a to, co się działo w trakcie sezonu, to drugie. Rzeczywistość okazała się na pewno taka, że musimy Państwu włożyć podnieść standardy bardzo dużo pracy. I trochę nas to kosztowało wszystkich dookoła, bo nie było prawdą z tej sytuacji, że przychodzę na trening i boisko jest nieprytowane czy nieskoszone. Z tym problemem w tym boisku to oczywiście tylko przykład, bo wiele tematów trzeba było podnieść, na to wszystko ze sklepów, które to było na poziomie bardzo wysokim, jeśli chodzi o skalę kraju, więc ogólnie te rzeczy jak boisko, jak szatnia, jak sprzęt treningowy, to było na bardzo wysokim poziomie. No i tutaj chciałbym, żeby też nasze wizy też jest na poziomie centralnym, te standardy były jak najwyższe, tego oczekiwałem. I muszę przyznać szczerze, że z czasem, z tygodnia na tydzień te standardy udawały się podnosić coraz lepiej, ale na pewno mamy obszary do poprawy, natomiast standardy są przede wszystkim na trudne czasy. Wynik nie jest taki, jak się go oczekuje. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Nikt nie szuka wymówek, tylko wie, że funkcjonujemy w określonych ramach. I na te trudne czasy te standardy dają dużo spokoju, więc dlatego to dalsze. Organizacja przynajmniej przy pierwszym sezonie pojawiła. A teraz troszeczkę z innej beczki, jak to się mówi. Kim jest Paweł Orka? W kilku miesiącach zakładamy, że praca i to, jak my ludźmi się otaczamy, na pewno na nas wpływa. Tak miał pan powiedzieć, jaki był trener na początku, przed przyjściem, albo w pierwszym dniu, a jaki jest teraz po pierwszej rundzie i dwóch spotkaniach. Jako trener na pewno musiałem się rozwinąć w kontekście tego, że tutaj nie ma czasu na zabawę, tutaj trzeba robić wynik, to jest wyłączone. W związku z tym, że okres przygotowawczy był bardzo krótki, to ciężko było wdrożyć to, co byśmy oczekiwali, że będziemy grali, to bardziej, że jest nieskuteczne. Nie ma dobrej gry, porażka za rundą 0-1. Trzeba było szybko weryfikować swoje marzenia na temat. Z każdym meczem myślę, że rozwijaliśmy przede wszystkim tę grę w defensywie. To było kluczowe. To też jest jedna zmiana, która mnie dotknęła, bo ja jestem raczej człowiekiem, jeśli chodzi o ten zakres trenerski. Bardzo ofensywnie mi preferuje to, żeby zespół grał do przodu, żeby nie utrzymywał się przy piłce. Natomiast patrząc na to, jaki mamy zespół, gdzie mamy silne strony, gdzie mamy apetyt, to trochę chciałem zweryfikować i pójść bardziej w bardzo dobrą taką żelazną defensywę i taką kontrolę.
przede wszystkim pierwsze słowa, czy pierwszy przekaz idą ode mnie. No, w jakiś sposób jestem tutaj frontmanem, tak można to nazwać, więc jakby moje zdanie, czy przekaz do mediów, co jest ważne, kluczowe i tutaj to na pewno musiałem sobie doskonalić, żeby trochę być lepszym mówcą, ale przede wszystkim, żeby cały czas dbać o to, żeby wizerunek mówimy to już wysokich krasomówcą. Dokładnie. A zanim przejdziemy do następnego pytania, to wspomniał trener o tym, że każdy powinien się dobrze czuć. I chyba tutaj mamy taki przykład Huberta Sobola, który był w wielu klubach i też w Ekstraklasie, a jednak gdzieś w Kaliszu odbudowuje się. Myślę, że to jeszcze nie jest 100% jego możliwości, a jednak pokazuje nam z meczu na mecz i też tutaj pracując z nami na co dzień, że czuję się tutaj bardzo dobrze. Znaczy, Hubert się czuje bardzo dobrze? Myślę, że tak, bo rozmowa po sezonie jego z padły może nie deklaracje, bo oczywiście jeszcze będzie miał efekty jakiegoś miejsca, którego satysfakcjonuje, to pewnie jakoś bardzo. Natomiast sam powiedział, że się dobrze poczuje, nie będzie na siłę nic sobie. Jeśli chodzi o Huberta, no to jego statystyki. Nie jest też tak, że my odpuszczamy, czy jak ma słabszy moment, to nie reagujemy. Absolutnie ja sobie to nie chcę, natomiast on daje to, co najlepsze na boisku. Co piękne prawdy w tym sezonie, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast ja liczę na więcej, powiem, żeby na to stać. Czego musiał się Pan tutaj nauczyć, żeby przetrwać? Że tak to mówimy, bo jakby każde miasto jest. Tutaj zawód wymaga i zawodnicy są inni. Co musiało być takim kluczowym aspektem tego, żeby nauczyć się tutaj funkcjonować? Ja nie chciałbym nigdzie, gdzie jestem przetrwać. Chciałbym przejść na dalej. Tak jest też kolejny sens tutaj. Cała moja rodzina jest bardzo zadowolona z tego miasta. Po prostu uda się je nauczyć. Fajnych miejsc. Bardzo dobre jest to, że nie ma korków, więc jeśli chodzi o na przykład transport dzieci do szkoły, to zajmuje to naprawdę niewiele. Natomiast w relacjach z kibicami ja zawsze staram się być otwarty i też uczestniczę z tego, co to robię, nie mam z tym żadnego problemu. Komunikacja z kibicami jest ok. Jeśli chodzi o klub i zarząd, to na pewno. Wielu rzeczy, żeby przetrwać, nie trzeba to robić. Na końcu opełnienie się dobrą pracą i kibice to bardzo docenią. A ja cenię sobie to, że jest to dużo z tym, naprawdę kończąc pracę, wiem, że jestem w stanie z rodziną spędzić miło czas, tylko nie spędzić czasu bez żadnego, bez żadnej gonitwy, że tak to nazwę. No i odnośnie pracy właśnie. Jak pracuje się z zawodnikami tych kolorowych i ludźmi wokół Kalickiego Klubu? To znaczy, osobami, które widać na co dzień. Zacznę od drużyny. No to jak wiadomo, w każdym zespole są różne charaktery. Tutaj doskonale się z tym zderzyć. Mam przede wszystkim trzeba uczciwie podchodzić do nich, żeby oni czuli, że w żaden sposób nie są uczciwi, czy oszukiwani. No i jeżeli padają jakieś słowa, no to trzeba być ich konsekwentnym i starać się je realizować. Starać się tak rozmawiać z zawodnikami, żeby ten feedback był konkretny i z jasnym przekazem, jakie wymagania są w stosunku do wypadku.
Ciekawe na pewno osobistości, zaczynając od Maćka Trapina, który jest własnym studenta, ale też potrzebuje indywidualnej rozmowy, żeby nie zostawiać tego na etapie, on się znajduje, czy jaka jest ocena jego działania na boisku. To Bartka Wiesiora, który charakter niesamowity, sportowy trener i też postać nowa, która ma bardzo dużo ambicji. Inaczej jest Bartek Kiliba, który ma 30 lat i dużo udziału w swoim życiu i sporo też przeżył. Mówię o piłkarskiej, prywatnej perspektywie, ale są też młodzi chłopacy, jak Wiktor Staszek czy Wojtek Mariuszek. To jest rozmawiać, też trzeba ich trzymać cały czas, tak powiem, w napięciu, że są chłopcy, że mają być gotowi, że mają być cały czas nastawieni do pracy albo swoje miejsce wywalczyć. Z każdym rozmawia się inaczej i każdego trzeba w jakiś sposób, na każdego trzeba znaleźć inny sposób, ale jeżeli chcesz się na końcu tej rocznej sesji, żeby z mojej perspektywy była sprawiedliwa i uczciwa ocena. Co do ludzi spoza szatni, pracujących, no to nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, ale wiem, że jest dużo osób, które naprawdę się to angażują, które nasze organizacyjne wymagają rozbudowania moim zdaniem. Lepiej funkcjonował, tym bardziej jeśli nasze sportowce nie są też ambitne, to klub musi cały czas szukać rozwoju i ja tak uważam, że tutaj mamy na pewno jeszcze pewne obszary, aby poprawić się. Natomiast tak jak wspomniałem, social media kierownik drużyny, przygotuje drużyny, pracują w klubu, czy panie z sekretariatu, pani Asia, pani Nadaria, to widać, że to są osoby, które oddają tutaj serce. Dobrym poziomie i każda prośba praktycznie jest realizowana, więc to jest na pewno dobre. Widać to czasami po naszych zdjęciach z szatni, po wygranym meczu, jak wiele osób tutaj jest zapraszanych, żeby stali razem się cieszyć po zwycięstwie, bo my też doceniamy bardzo pracę tych takich niewidocznych ludzi, którzy robią świetną robotę dla klubu i każdy odpowiada za jakiś konkretny obszar. Musi się w tym realizować, zmieniać wszystko na to, żeby się zgadzało. Są też ludzie, którzy nie pracują w klubie, a pracują w ogóle i też starają się pomagać i ja to bardzo doceniam. Chciałbym podziękować właśnie takim osobom, jak ja sponsorzy, ale nie tylko tym sobie kierowcom, to jest dobrze. Nawet czasami gdzieś tam z tylnego siedzenia, nie wychylając się kompletnie, dają wsparcie. Myślę, że to ludzi, jak będzie tutaj taka zjednoczona cała ekipa i jeden z. Takie teraz trudniejsze pytanie. Ulubiony zawodnik, ten, do którego było najtrudniej dotrzeć. Bo to jednak trzeba zaznaczyć, że jest nowa drużyna. Tak, jest to nowa drużyna, jest bardzo wielu nowych zawodników. Ja też jestem nowym człowiekiem z tej sali. W sztabie jest jeszcze jeden nowy człowiek, czyli Daniel Antunes, to jest mój analityk, powiedzmy, współpracownik. Jest z czasem miesiąca. Nie ma szczerze mówiąc jakiejś ulubionej zawodnika. Wiem, jakie cechy charakteru lubią zawodnika. Wiem, że z niektórymi pracuje się zdecydowanie bardziej, bo wystarczy jedna z
spojrzenia na wszystko. I nawet jak jest moment kryzysu, to nie też pani takiego załamania czy jakiś to raczej energia skierowana w to, żeby się zrobić. Tak. Okazuje mi pan później coś dobrego, a dużo dają też chłopacy, którzy nie grają w pierwszej jedenastce, bo to często oni decydują o tym, jak zakończy się ten mecz. Czasami też podchodzimy do tematu spotkań, tak, że pierwsza jedenastka jest bardzo ważna, ale wszyscy, co wchodzą, mogą zamknąć tam mecz i go wygrać, może utrzymać wynik. Tutaj wielokrotnie w wielu meczach tak faktycznie było, dlatego cenię sobie chłopaków tylko w swoim sercu. Czy jeszcze kilku takich wojowników, którzy dają finalnie też piłkarze też musieli się troszeczkę przeprogramować, w ogóle zaczął trochę inaczej funkcjonować. Ich wizerunek zaczął być bardziej wykorzystywany. Niektórzy mieli już styczność, niektórzy nie. Ja z nimi rozmawiam ostatnio. Jak jest ich reakcja? Co się dzieje? Większość zawodników przy podsumowaniu rundy zadawałem też ja im pytania. Chciałem uzyskać jak to przygotowują. Jak postrzegają klub z perspektywy tego, że są nowymi zawodnikami. Większość z nich powiedziała, że naprawdę ludzi w nim nie brakuje. Oczywiście nie znają realiów tego, że oni teraz zdecydowali twardo i mocno walczyć za kulisami i oni tak są gotowe. Natomiast na pewno oni wiedzą też, że dzięki pracy działu wizerunkowego, nazwijmy to, wiele rzeczy się przed nimi otwiera, oczywiście współpracy z kamerą to sobie. Wiedzą, że w profesjonalnym sporcie taka otwartość do mediów jest ważna. Muszą też niektórzy uczyć się tego, żeby jeszcze lepiej współpracować. Natomiast myślę, że dla nich dla większości stanowi, że to nie jest zaszczyty, że nasze sociale żyją bardzo mocno i ludzie tutaj też przychodzą do nas nowi sponsorzy. Chcą współpracować i od taków to jest myślę, że nowe, ale widzą w tym korzyść, więc starają się do tego adaptować. Ja uważam, że dużo dobrego się dzieje wokół klubu, więc poszczególnym osobom, które są w to wszystko zaangażowane i ten proces taki wyjścia na świat i otwarcia się do kibiców, do mediów jest dostrzegany i jest tam wiele sygnałów o tym, że wcześniej być może czy takie zwykłe relacje pomyślowe, czy jakieś wideo stałki, czy kulisy, tego było mniej. Natomiast to jest naprawdę na poziomie, myślę, że możemy się tym w jakiś sposób chwalić. Wiemy, że w klubie nie nakręcamy się na pierwszą ligę, czy to też to jest podkreślane przez trenera, czy tutaj nas z klubu, ale tu gdzieś w głębi duszy powiem, że powinniśmy zacząć przygotowywać się do następnego etapu, bo to jednak będzie dość spory przeskok. Myślę, że jak to pytanie pada w pierwszej ustawie z roku 2000, to było z legalnej tabeli, to też nie trener. Chciałem odpowiedzieć tak, przygotowujmy się, a z drugiej strony wiemy, ile jest sankcjonowanie z instytucji, tak naprawdę kluczowe będzie to, co się będzie działo w strukturach organizacyjnych klubu i w samej organizacji, żeby przykład nas stać na to, żeby utrzymać aktualną kadrę, to jest pierwsze. Czy będzie nas stać na to, żeby wzmocnić jeszcze zespół przynajmniej dwoma zawodnikami. My już mamy jakby sztab dopięty, które pozycje nas interesują, jacy zawodnicy o jakich profilach. I to jest kluczowe, żeby się wzmocnić. Poprzedni sezon pokazał, że bez tych wzmocnień ta kadra nie byłaby kluczowa w Śląska. To na wiosnę trochę zabrakło do tego, żeby zrobić to w strefie baranżowej i to naprawdę niewiele. Ale to nie tylko transfery, o tym decyduje, cała organizacja klubu. My możemy zostać w tym samym zespole, który mamy personalnie już bardzo dobre wyniki.
ostatnie pytanie. Co jeszcze musimy zmienić, żeby było bardziej top? Co jeszcze musimy zmienić? Na pewno wiele rzeczy by się przydało jeszcze rozwinąć. Prostych rzeczy, żeby wzmocnić sztab. Po to, abyśmy możliwość, to jest ważne. Na pewno musimy pracować nad tym, żeby cały czas była taka pozytywna atmosfera i żeby moment, w którym się zrobimy, to dobrze, nie załamał nikogo, tylko wszyscy czytali dalej. Wszyscy razem tego, jak z tego wyjść. Chciałbym, żeby tutaj wokół klubu przede wszystkim była dobra taka aura, jeśli chodzi o działania organizacyjne, żeby było wręcz nastawienie. Robić przypadki. Niech to będzie zaplanowane, niech te działania będą takie zintegrowane i żebyśmy wszyscy razem mogli naprawdę w czerwcu się cieszyć. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, jest najmniej 10 drużyn, które myśli o tym samym i te parazy dają tutaj bardzo, bardzo dużo możliwości. Zespół 13 miejsc, 100 minut, a 23 punkty, to jest bardzo parazy, naprawdę nie dużo. My tych punktów nazbieraliśmy sporo. Jak utrzymamy ten sam poziom skuteczności czy średniej punktowej, to będzie bardzo dobrze. Natomiast wiemy, że wszyscy się zbroją, wszyscy będą walczyć. My też musimy na to walczyć. Dziękuję bardzo.